Przygotowując żółwie do hibernacji na naszych wybiegach zewnętrznych, przymrozki pojawiają się na długo przed nastaniem przerażające na zimie. Dlatego konstruując domek dla naszych żółwi, a tam gdzie śpią, powinniśmy wziąć pod uwagę wahania temperatur i wykonać solidne ocieplenie. Jak wiemy, niskie temperatury poniżej 10 stopni powodują, że żółwie zapadają w hibernację, więc dlatego by uchronić przed właśnie żółwie przed zapadnięciem właśnie w hibernację w miesiącach wrzesień, październik, bo to jest troszeczkę za wcześnie. Istnieją kilka właśnie sposobów na to, by właśnie trzymać nasze żółwie dalej przy aktywności i dostarczyć im odpowiednich temperatur do dalszego prawidłowego funkcjonowania. Na wyposażeniu sypialni moich żółwi zainstalowałem matę grzewczą na suficie. Kabel podłączyłem pod termoregulator, by nie pozwalać spadać temperaturze poniżej 10 stopni w nocy. Wypełnienie domku również odgrywa kluczową rolę podczas przygotowań, jak i samej hibernacji. Niektórzy w swoich domkach również stosują słomę, lecz przy kontakcie z ziemią i słabej wentylacji słoma zaczyna pleśnieć, więc należy z nią bardzo, bardzo uważać. Ja dlatego zdecydowałem się na liście. Dzięki nim tworzę dodatkowe kryjówki w swojej szklarni, jak również dodatkową izolację termiczną. Praktycznie wszystkie liście możemy wykorzystywać, lecz każdy z nich ma swoje wady i zalety. Większość drzew owocowych dość szybko pleśnieje, z wyjątkiem liści czereśni, które również są odpowiednie. Ja osobiście wybieram liście dębu, buku i grabu. Liście dębu. Jak dla mnie to numer jeden. Używam ich również do hibernacji. Niesamowicie wolno gniją i są odporne na pleśń. Zawierają garbniki, które działają grzybobójczo, dlatego po hibernacji żółwi liście w pudełkach hibernacyjnych wyglądają praktycznie tak samo jak na początku. Również wiele żółwi w Bułgarii, naturalnym środowisku, hibernuje właśnie pod nimi. Liście buku, podobnie jak liście dębu, również nie pleśnią tak szybko i spełniają dobrze funkcję izolacyjną. Mimo iż zawierają saponiny i kwasy szczawiowe, to bez obawy, żółwie nie będą się nimi zajadać. Liście grabu nieco szybciej rozkładają się od tamtych dwóch pozostałych i mogą służyć również jako dodatek, jeśli potrzebujemy zbioru większej ilości liści. W zależności od zamieszkania i kontakcie z niższymi temperaturami w nocy, nawet minusowymi, lepsze będzie zamontowanie kabli grzewczych, minimum 50 W. Wtedy można, w zależności od wysokości, wielkości domku, kontrolować właśnie samemu ułożenie właśnie kabla grzewczego i również pamiętajmy o izolacji na dachu, jak wiemy, ciepło zawsze idzie do góry. Więc przy takich naszych jesiennych temperaturach w październiku i listopadzie jest mi ciężko wyobrazić życie moich żółwi na zewnątrz bez mojej szklarni, ponieważ dzięki niej wyższe temperatury pozwalają na dalsze funkcjonowanie żółwi. Również w niepogodę zapalam lampę grzewczą od 9 do 14, by żółwie miały możliwość wygrzania się. Jak wspomniałem wcześniej, w temperaturach stałych poniżej 10 stopni żółwie zakupują się i zaczynają hibernować. Dlatego kiedyś próbowałem różnymi metodami, jak okrywanie domku ręcznikami czy budowanie im bardzo grubych domków, lecz to wszystko było dość czasochłonne. Proszę tylko pamiętać, że jeśli chcemy przygotować nasze żółwie do hibernacji, nie powinniśmy ich wnosić do domu na noc, a wynosić w dzień na zewnątrz, ponieważ żółwie potrzebują jednak tych wahań temperatur. Jeśli z jakichś powodów nasze żółwie nie mogą być hibernowane, to na jesień, jeśli żółw nie jest w stanie osiągnąć odpowiednich temperatur do funkcjonowania, powinny wrócić jednak do terrarium.